Cześć dziewczyny! Kolejny odcinek z serii Ty jesteś najważniejsza. Zaczynamy! Więc co najpierw? Pierwsze co musimy zrobić? Musimy pokochać same siebie. Więc tak, ja Wam powiem, jak ja robiłam, żeby pokochać samą siebie. Miałam mnóstwo kompleksów zawsze. Wszystko mi nie odpowiadało. Tylko wiecie co? Kiedy poszłam na post warzywno-owocowy i już zlikwidowałam te kompleksy kobiece, to co się okazało? Okazało się, że zawsze znalazłam sobie coś jeszcze. I okazało się, że nie chodzi mi o ciało, tylko problem jest tutaj, problem jest w duszy. Więc dziewczyny, musimy uleczyć swoją duszę, oczywiście ciało także, wszystko musi współgrać ze sobą. I co robimy? Stajemy przed lustrem, to jest nasza pierwsze... Stajemy codziennie przed lustrem, bez względu na to, jak wyglądamy i mówimy sobie, jesteś piękna, jesteś mądra i możesz wszystko osiągnąć. Nic nie jest w stanie dziś zepsuć mi tego dnia. I ja robię tak codziennie. Robię tak codziennie i cieszę się każdym słońcem. Dziękuję za to, co mam. Czyli jeżeli coś nam nie odpowiada w naszych ciałach, to dziękujemy za to, że to mamy, ponieważ zawsze mogłybyśmy mieć gorzej. Kiedy, przypuśćmy, jedna dziewczyna kiedyś uważała, że jest za gruba, że ma, chociaż była piękną kobietą, ma celulit, ma różne inne rzeczy i wiecie co? Nabawiła się niedoczynności. Gdzie przyszła i powiedziała, kurczę, teraz będę tyła, teraz będę już w ogóle tyła. I tak to nigdy nie miałam tendencji do tycia, teraz to już będę tyła. Więc znowu niezadowolona. Ja w momencie, kiedy zawsze, kiedy przebyłam post warzywno-owocowy, podobałam się sobie bardzo, ale co? Znalazłam dwie rzeczy, które mi strasznie nie odpowiadały. Ale staję codziennie przed lustrem i dzisiaj w to wierzę, kiedyś w to nie wierzyłam. Stawałam tak, kocham siebie, jesteś piękna. Patrzyłam na siebie z potarmoszonymi włosami z samego rana i taka niedoszykowana i jesteś piękna. I naprawdę jesteś piękna. I wiecie co? Po miesiącu czasu, kiedy codziennie sobie to powtarzałam, nagle zaczęłam to dostrzegać. Zaczęłam dostrzegać, że jednak nie jestem taka zła. I że chyba coś fajnego we mnie jest. Zaczęłam się otwierać sama przed sobą. Zaczynam się obserwować, dotykać na zasadzie, że podoba mi się moje ciało. Głaszczę je w sensie takim, że muszę o nie dbać. Tak jakby każdy, tak jak kotek, potrzebuje dbania o swoje ciało. I nie na zasadzie balsamowania, ale trzeba się dotykać, trzeba poznawać swoje ciało, jakie mamy dłonie, poznawać, jakie mamy ciało. I tak naprawdę zastanowić się, co my tutaj sobą prezentujemy. Zastanówcie się nad swoimi stopami, nad swoimi... jeżeli coś Wam się u siebie nie podoba, to pomyślcie sobie nad tymi rzeczami, które Wam się podobają i spróbujcie jak bardziej oni albo je wyeksponować, albo myśleć o nich, kurczę, żadna takich nie ma, tego co ja, kurczę, ale mam fajny, jaki to jest mój fajny walor atrakcyjności. Pomyślcie sobie nad tym, dziewczyny. Dziewczyny, pierwsza taka lekcja i pierwsze wyzwanie, codziennie stajemy i mówimy sobie, kocham siebie, jestem mądra, jestem inteligentna i mogę wszystko osiągnąć. Nic nie jest w stanie zepsuć mi tego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego odcinka.